W naszym życiu są takie rozmowy, które odbyć po prostu musimy. Jedną z nich jest właśnie rozmowa, którą za chwilę zobaczycie. Jacek Murański to osoba, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktor, freakfighter, mąż, ojciec, który dzisiaj opowie nam o hejcie, a raczej o tym, jak nie być jego ofiarą. Witam, panie Jacku, znajdujemy się w Gdańsku. Jesteśmy w mieście, które powinno słynąć z wolności, a jednocześnie co za tą wolnością powinno iść, to chyba tolerancja wobec poglądów, z którymi nieczęsto widzę coś takiego w pana wypowiedziach, żeby się z tym ogół zgadzał. Czy uważa pan, że jest pan hejtowany za swoje wypowiedzi i za swoje poglądy? Ja sobie ciężko zapracowałem na to, żeby być hejtowanym. I jeżeli już o to pan pyta, to no ja popełniłem szereg zbrodni. I ciężko napracowałem na to. Ciężko na to zapracowałem. Pierwszy z brzegu przykład. Znaczy jest coś takiego, wytworzyło się coś takiego u nas w społeczeństwie, że jest pewna grupa kreatur, ale bardzo wpływowych, o ogromnych zasięgach, o ogromnych możliwościach, również medialnych, która wszystkie rzeczy, które są dla mnie ważne, a które uosabia takie zawołanie Bóg, honor, ojczyzna, odbierają jako pewien stygmatyzm, czyli ciemnogród. Więc ja tej grupie naciskam na odcisk, nachodzę na odcisk, skutecznie nachodzę na odcisk. Ja obnażam ich hipokryzję, ja obnażam ich dwulicowość i jako człowiek, który w internecie właśnie, co jest moją misją również, z założenia była moją misją, ma propagować te wartości, no ciężko napracowałem na to, żeby być hejtowanym i również stygmatyzowanym. Ale czy mi z tym źle? Nie. W tym sensie, że jak powiedziałem nieco przewrotnie, zasłużyłem sobie na to, z ich punktu widzenia sobie na to zasłużyłem, to nie jest mi źle. No ja jestem człowiekiem, który robi to, co mówi i mówi to, co myśli. Za zaszczyt sobie poczytuję to, z czego byłem najbardziej wyśmiewany, czyli propagowanie hasła podczas... Czyli było jakąś... Te federacje były jakąś tubą, tak? Założyłem, że trzeba zrobić przeciwwagę. Bo młodym ludziom no, straszną papkę te osoby wpływowe robiły z mózgu. I faktem jest, że zauważyłem, że największe przełożenie można uzyskać dostęp do młodzieży poprzez tak zwany dostęp do mikrofonu, które dawały te potężne federacje. I za zaszczyt sobie poczytuję, że mogłem wykorzystać te możliwości, które dawały konferencje do propagowania hasła Murem za polskim mundurem, kiedy był kryzys na granicy polsko-białoruskiej, za co byłem wyśmiany, za co byłem hejtowany. Za zaszczyt sobie poczytuję to, że po walce z Mateuszem wobec hali w Krakowie mogłem wykrzyczeć hasło Bóg, honor, ojczyzna. Za zaszczyt sobie poczytuję to, że odczytałem list carycy Katarzyny do ambasadora w Polsce, ówczesnego ambasadora Rosji, Panina, gdzie były wskazówki właśnie, jak skłócić Polaków i jak wytworzyć ten hejt, nomen omen hejt, i jak skutecznie zrazić Polaka do Polaka, jak sprawić to, abyśmy byli słabsi. To również zostało obśmiane, nazwano ten list fake newsem, co nie jest zgodne z prawdą historyczną. Owszem, był użyty ten list przez pana Łysiaka w jego powieści, ale to jest prawda historyczna, taki list był. Okej, a komu to przeszkadzało w takim razie? No komu to przeszkadzało? To przeszkadzało tym, od których zacząłem, tym wszystkim, którzy hasło Bóg, honor, ojczyzna utożsamiają z ciemnogrodem, czyli chcieliby te osoby, które wyznają te wartości, przypisać do jakiegoś stygmatyzować poprzez
nazwane jakimś prowincjonalizmem, no to jest takie nieeuropejskie, na tej zasadzie, ale komu konkretnie? No wpływowym twórcom chociażby polskiego internetu, bo jakby posługujemy się tutaj przestrzenią internetową, o tym rozmawiamy. Przestrzenią bardzo niedocenianą przez wielu, bardzo niedocenianą, mimo że myślę, że wielu polskich naukowców, wielu polskich społeczników, wielu polskich polityków przespało ten moment. Dosłownie go przespali, bo młodzież została poddana naprawdę ogromnej dewastacji, jeśli chodzi o pranie mózgów, poprzez wytworzenie pewnych baniek informacyjnych. Bo młodzi ludzie w tej chwili nie słuchają informacji, które płyną z telewizji, z serwisów informacyjnych, tylko młodzi ludzie funkcjonują w bańkach informacyjnych poprzez kanały komentarzy. Bo to komu pierwszemu z brzegu przeszkadzał chociażby odczytanie mojego listu z pewną intencją, bo tam było z pewnym komentarzem mojego, nie, przeze mnie listu carycy Katarzyny do ambasadora Polski w Rosji Panina, no chociażby bardzo wpływowemu twórcy jak Sylwester Wardenga, który nawet użył wobec mnie takiego sformułowania, że jestem ostatnią osobą, która ma prawo mówić, co jest moralne, a co jest niemoralne. To taki przekaz podprogowy, jakby w podprogowym przekazie, no Murański, krzywdziciel, no do tego jeszcze przejdziemy, krzywdziciel dzieci, no bo to jest jakby oddzielna historia, jakby, ale i robił to w reakcji na moje kontry w kierunku jego wspólnika i takiego kolaboranta internetowego, czyli Nitra, czyli Sergiusza Górskiego i tej kwalifikacji. Czyli Radosława Górniaka. No, tym osobą no, jest jeszcze, no, to jest jeszcze wielu ananasków. No, jest Tomasz Matysiak, szalony reporter. Do tego grona też, no niestety, no, siłą rzeczy muszę zaliczyć, chociaż to jest jakby nie ten rozmiar kapelusza intelektualnie, bo to mówimy tu, wymieniłem spryciarzy. No, takiego orka intelektualnego, czyli Marcina Neymana, no ale siłą rzeczy no, oni kolaborują wszyscy razem, no bo na zasadzie, że... A nie myśli pan, że to może być poniekąd to, że widzą w panu konkurencję? Mówię teraz o tym aspekcie, że potrafi pan tym samym, co oni potrafią siedzieć przez kilka godzin, ciężko na to pracując, każdy z pana wywiadów potrafi mieć po tyle samo wyświetleń, jak nie więcej. Czy oni nie widzą w panu konkurencji i dlatego pana nie hejtują? Konkurencji, jeśli chodzi o rząd dusz? Nie, jeśli chodzi o te ludzi? Tak. O tym samym mówię. O te wyświetlenia, o tą popularność, na którą oni muszą pracować, a pan wszedł i ludzie już to oglądają. No tak, tylko że ja tego nie robię, tylko mamy inne cele, bo oni to robią dla wyświetleń jakby i cynicznie grają tymi młodymi ludźmi, a ja jakby moim celem nie są wyświetlenia, jakby to przychodzi samo, tak? I owszem, no tak, taka sytuacja może wywoływać nienawiść, ale ja myślę, że jestem nienawidzony właśnie za wartości, za to, co mówię, za to, jak to mówię, za to, że mówię to w sposób przekonujący. Można wszystko obrócić w absurd. Ja kiedy, korzystając właśnie z tego tak zwanego dostępu do mikrofonu i tego, że podczas, że jedna z konferencji Fame MMA przypadała na czas kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej i to był czas też agresji, to był kwiecień 22 roku i to był też czas agresji i zbrodni w Buczy, okropnej zbrodni rosyjskiej i tam podczas tej konferencji wezwałem do minuty ciszy dla upamiętnienia ofiar, tych cywilnych ofiar zbrodni pod Kijowem w Buczy. Jednocześnie z uwagi na to, że ci sami zbrodniarze, w sensie genealogicznym, ci sami zbrodniarze mordowali polskich oficerów, wezwałem do minuty ciszy, to nawet to potrafiono, chociaż zachowała się tam sala godnie, to muszę przyznać, że ten moment był, zachowali się godnie, ale nawet to te osoby wyśmiały, obśmiały, próbowały zdewaluować. No, ten wspomniany list, Tomasz Matysiak, ten wspomniany list starycy Katarzyny, Tomasz Matysiak odbił takim punchem, na odczytanie przeze mnie listu. Tomasz Matysiak wyszedł podczas tej samej konferencji
i na kartce papieru, którą rzekomo ktoś mu z widowni podał, otóż nie było żadnej kartki papieru, bo widziała moja żona, jak pisał sobie sam, ten krótki tekst odczytał tekst, zacytuję z pamięci: Murański, ty idioto, i to rzekomo ktoś z sali mu podał. No i wie pan, głupota jest atrakcyjna. No, ktoś by powiedział, no jak można zestawić te dwie rzeczy? No owszem, można. Głupota jest atrakcyjna, tak samo jak zło jest atrakcyjne. A prawda, z prawdą jest ciężko się przebić. Z prawdą jest ciężko przebić się do świadomości ludzi. Z prawdą jest dużo gorzej. Tak samo jak z mądrością jest dużo gorzej. Tylko że z drugiej strony ma pan za sobą coś takiego, co ludzie nazywają najprościej mówiąc siłą. Jest pan z pokolenia mocy, tak jak nazywają właśnie pokolenie dzisiejszych 50-60-latków. I czy nie uważa pan, że jest panu dużo większa siła w wyrażaniu swoich poglądów niż w tych młodych ludziach? A się z tego nie wycofuje ze swoich słów? No ja nie jestem wąż, ja skóry nie zmienię, ja się nie wycofuję, no ale z czego miałbym się wycofać? Ze historii swojego życia? Nie chcę z siebie robić jakiegoś kombatanta, bo też tak nie było, ale no ja o Polskę walczyłem, kiedy odwaga jeszcze cokolwiek zaczęła. Ja do NZS-u, czyli do konspiracyjnej organizacji studenckiej, do której przynależność była również karana wyrzucaniem z uniwersytetu, przystąpiłem 1 października 1988 roku. No, wtedy jeszcze, owszem, był to już schyłek komuny, no, ale wtedy jeszcze odwaga, żeby to nie było odebrane jako jakieś kombatanctwo, bo nie zasługuje na to. Było wielu godniejszych, byli w tym czasie jeszcze tacy, którzy byli ofiarami demonstracji, byli pomordowani księża, ale ja się jasno zadeklarowałem jako młody człowiek, wtedy, kiedy jeszcze odwaga cokolwiek znaczyła, więc z czego miałbym się wycofywać? No, powiedziałem, ja nie jestem wąż, ja skórę nie zmienię, ja swojej historii, swojego życia nie zmienię, nie jestem kameleonem. Kim jest dla pana hejter? Symbol hejtera? No, pokażę pan. Fama taka krąży, w necie papież miał małe dzieci. Szatanowi duszę sprzedał, papież p***ał, dzieci p***ał. Chować dzieci, papież leci. I to jest dla mnie hejter. I skutki, tutaj dwie osoby, Sergiusz Górski, czyli zwany Nitro, o wielomilionowych zasięgach youtuber, jak też jego wspólnik, nazywany przeze mnie szwagrem, czyli Take One, czyli Radosław Górniak, to są osoby, które ja wzbudzam taką czystą nienawiść, właśnie za wartości. A ich działalność szkodliwa, właśnie to powiedziałem o tej szkodliwej działalności i o wpływie na młode umysły, chociażby doprowadziła, jeśli już jesteśmy w Gdańsku, więc pierwszy przykład z brzegu, no nie dalej niż 2 lub 3 tygodnie temu jest wystawa papieska pod siedzibą Solidarności w samym centrum Gdańska, została zdemolowana, zniszczona przez grupę młodych ludzi, 16, 15, 17 latków. I teraz co jest najstraszniejsze? To, że ci młodzi ludzie zapewne działali w ich przekonaniu w tak zwanej dobrej wierze. No bo demolowali czyją wystawę? Według ich przywódców, tak? No wystawę, jak mówię wprost, Take One, zbrodniarza, pedofila, gwałciciela dzieci. No to należało to zdemolować, tak? Już jest kompletny dysonans poznawczy w umysłach tych młodych ludzi. Sączy się im nienawiść, a kiedy osoby wyznające jakieś wartości patriotyczne, wartości religijne, tak jak ja, próbują wskazywać tych właśnie złych i ich napiętnować, to się okazuje, że to ja jestem zbrodniarzem, że to ja, że to tak, żeby nie być źle zrozumianym, bo to nie ta skala, no mówimy tutaj o papieżu, o osobie świętej, ale
we mnie również uderzano takimi kalumniami i takimi argumentami, jako ja był krzywdzicielem dzieci. No więc to jest pewien przekaz podprogowy i to jest dosyć sprytna zagrywka socjotechniczna. Więc ja wskazałem na skutki pewnych działań tych właśnie osobników i na to, że przez lata nie była im stawiana tama, na to, że przez lata mogli działać bezkarnie i nikt nie zwracał na nich uwagi, a skutki mogą być już nieodwracalne, bo no jednak ogromna wyrwa się robi w umysłach tych młodych ludzi, którzy to o zgrozo myślą, że działają w dobrej wierze, no bo zaatakowali wystawę poświęconą zbrodniarzowi i pedofilowi, bo tak mówił kto? No tak mówi ich guru. Bo są zamknięci w jakiejś bańce medialnej. Czy te potężne oskarżenia, które są kierowane w pana stronę, jakkolwiek wpływają na pana otoczenie, rodzinę, znajomych? Potężne oskarżenia. No właśnie, potężne oskarżenia, mówimy tutaj o... Żeby się utrzymać tego wątku Konrada Niewolskiego, tak? Żeby się utrzymać wątku krzywdziciela dzieci i pedofila. No więc nie tylko wobec mnie są kierowane, tylko tak naprawdę wobec mnie i mojej żony, ale też wobec w głowie Konrada Niewolskiego wytworzonych sędziów, prokuratorów i policjantów. Konrad Niewolski, żeby krótko, Konrad Niewolski ma osobisty do mnie uraz, gdyż po prostu wziąłem w obronę daleko ode mnie poglądami ideowo, wziąłem go w obronę jako człowieka. Krystynę Jandę, w momencie kiedy Konrad Niewolski nawoływał do opluwania Krystyny Jandy na ulicach Warszawy. W zupełnie prywatnej wiadomości wytknąłem mu, że jest to niestosowne, co skończyło się zakończeniem naszej znajomości zarówno zawodowej, jak i prywatnej, no i eskalacją w głowie Konrada Niewolskiego tego konfliktu i próbą zdyskredytowania mnie, to już tak delikatnie mówiąc, poprzez przyklejenie mi łatki, no te wszystkie rzeczy są tylko w jego głowie, to jest u niego, w wyobraźni się dzieje. Łatki właśnie jakiegoś zbrodniarza. Na czele zresztą tej zbrodniczej grupy przestępczej ma stać moja żona, gdzie my porywamy dzieci, mordujemy, gwałcimy, no, dokonujemy obrzydliwych zbrodni. No właśnie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działając wspólnie z sędziami, prokuratorami i policjantami. Ale ci wszyscy, którzy to wykorzystują, dobrze wiedzą, że Konrad Niewolski, że to jest kompletna aberracja. No to oni dobrze wiedzą, że to nie jest prawda. Ale wykorzystują to instrumentalnie. Czyli wspomniany Take Fun, wspomniany szalony reporter Matysiak, wspomniany Wardęga. Wykorzystują to instrumentalnie, żeby we mnie uderzyć. Właśnie za to, że moim jedynym kapitałem jest mój honor. Więc próbują w oczach opinii publicznej przykleić mi jakąś obrzydliwą łatkę. I o ile wiedzą, że tamte tak zwane zarzuty Niewolskiego to jest kompletna aberracja i no to w sensie żadnym prawnym, ani formalnym, ani nigdy takiej historii nie miały miejsca, o tyle wytworzyli taką narrację. Marcin Najman, wspomniany umysłowy ork, ale jednak no umie powtarzać, tak jakby no, papuguje te argumenty. I stworzyli taką papkę, powtarzając za Marcinem Niewolskim, Jacek Murański, dzieciobijca, żeby nie powiedzieć dzieciojebca, żeby krzywdziciel dzieci. No i jakie są trzy argumenty podstawowe na to, że Jacek Murański krzywdził jakieś dzieci? Otóż pierwszy argument to, teraz cytuję, powtarzam za tym Tomaszem Matysiakiem, szalonym reporterem, i za Marcinem Najmanem. Oni wymieniają to jak mantrę. To uzasadnienie do moich zbrodni w kierunku dzieci. Jacek Murański krzywdził dzieci, krzywdził dziecko Nitra. Otóż ta krzywda dziecka Nitra polegała na tym, że nazwałem Tejkwana szwagrem. Tejkwana, czyli górniaka. A to się pojawiło na kanwie materiału, gdzie Tejkwan rozmawia z partnerką Nitra, Sandrą. I tam dowcipkują sobie na temat tego, że fajnie byłoby zrobić Sandrze dziecko. No w każdym razie, no, generalnie rzecz prześmiewcza. Więc i kiedy chronologia jest taka, że najpierw oni sobie śmiali, dowcipkowali sobie z tego. Ja to również dowcipnie odbiłem
w kierunku tej Kwana i urosło to do rangi zbrodni. Czyli ich dowcip w moich ustach przekonwertowany urósł do rangi zbrodni. No bo oni są, mają ci wszyscy influencerzy, te osoby wpływowe mają syndrom Kalego. Jak Kaliemu ukraść krowę, to bardzo źle, ale jak Kali ukraść krowę, to bardzo dobrze. Więc ja odreagowałem dowcipem na dowcip i zrobiłem się zbrodniarzem, więc nagle słyszę, że atakuje jakieś dziecko Nitra. No, bzdura. Dwa, Najman wymienia atak na, mówi, że zaatakowałem mu córkę. No kompletna, następna bzdura. Nie zaatakowałem żadnej córki, tylko powiedziałem, Marcin Najman kłamie rano, wieczorem i kłamie w południe. Wszystko, co mówi, to jest kłamstwo. Strzela ślepakami. No, od tego momentu Marcin Najman wmawia wszystkim, że ja zaatakowałem mu córkę. Tak na marginesie. Ciekawe, czy co by było, gdyby córka zapytała Marcina Najmana: tatusiu, a co to jest, że Boxdel opierdala komuś koguta? Gdyby takie pytanie padło, no to ten obrońca moralności, który nagłaśnia tego typu narracje w internecie, powinien liczyć się z taką reakcją swojej córki. I ciekawe, co by jej wtedy powiedział. To tak a propos ochrony córki. I trzeci przykład, który wymienia Marcin Najman. Jacek Murański zaatakował dziecko swojego brata. Kolejna bzdura. Historia jest pokrótce taka, że mój brat w dzieciństwie przeszedł chorobę, która miała skutkować jego bezpłodnością trwałą. Bardzo to moja mama przeżywała. Kiedy pojawiło się na świecie dziecko, które Mateusz ogłosił mamie, że to jest jego dziecko, a jej wnuczka, mama nieustannie podnosiła tą sprawę. I to mówimy teraz, to było nasze prywatne. To zostało upublicznione, dlatego teraz o tym tak już mogę rozmawiać, tak? Nieustannie mama to bardzo przeżywała, wracała do tych historii. Tam naprawdę doszło nawet do sytuacji, że to było złe, że mama o trzeciej w nocy wyrzuciła Marka z tą swoją wnuczką z domu. Bardzo, bardzo to przeżywała. I ja w prywatnej wiadomości, uwaga, w prywatnej wiadomości napisałem do mojego brata, kiedy jeszcze nie mieliśmy konfliktu, który mamy w tej chwili na tle testamentu mojego taty, żeby zrobił coś z tą sprawą. Dla świętego spokoju, dla siebie, dla świętego spokoju mamy, niech jej ziemia lekką będzie, żeby po prostu zrobił te testy i wtedy będzie miał on pewność i pewność będą mieli wszyscy jego bliscy. Prywatna wiadomość SMS-owa. I teraz mija parę lat i w momencie, kiedy mamy konflikt, nagle wychyla się do internetu mój brat. Oczywiście zlatują się hiena numer jeden, czyli Łukasz Ekiert, Antyfakty. I co się dzieje? I mój prywatny SMS zostaje wydobyty na światło dzienne i nazwany atakiem na córkę mojego brata. W żaden sposób nie atakowałem córki mojego brata. Kto zrobił jej krzywdę, jeżeli już? No, zrobił. No właśnie, to jest pytanie, czy te osoby zdają sobie sprawę z tego, że rykoszetem atak na pana odbija się na ich bliskich? No więc właśnie. Być może sobie... Znaczy, no, sprawa jest taka, że Najman nie wierzy w to, co mówi, ale... Bo gdyby to rozebrać na ciąg logiczny, no to tu nie ma logiki w tej wypowiedzi, ale no oczywiście, że odbija się na jej bliskich, bo jeżeli bo jakby ta dziewczynka usłyszała za pośrednictwem mojego brata, usłyszała ona, że były jakieś wątpliwości co do jego rodzicielstwa, ale nie za moją przyczyną. Ja wysłałem parę lat temu prywatnego SMS-a z sugestią do brata, z dobrą radą. A że to się działo poza mną, że to zostało upublicznione. No ale gdzie tu zarzut przeciwko mnie? Ale dlatego, dlaczego o tym mówię? No bo został stworzony taki zlepek, żeby mnie zdewaluować, żeby zdewaluować te wartości, które głoszę, żeby mnie poniżyć w oczach opinii publicznej, stosuje się właśnie tego typu zlepek myślowy. No. A podsumował a taką kwintesencją, no ale Marcin Najman no to jest idiota. To jest idiota. Zresztą Marcina Najmana taka dygresja, no to jego szczerze nim gardzę, bo ja akurat w latach 90. prowadziłem działalność gastronomiczną, a Marcin Najman chodził po Częstochowie w ortalionowym, brudnym, przepoconym dresie ze swoimi koleżkami.
ściągał pieniądze od takich przedsiębiorców jak ja. Ja się też z takimi bydlakami niestety borykałem. I taki obrońca dzieci, w cudzysłowie, samozwańczy obrońca dzieci. Ciekawe, czy myśli teraz o tym, co czuły wtedy dzieci tych przedsiębiorców, od których ściągał pieniądze. Czy te rodziny nie cierpiały? To takie pytanie bez odpowiedzi. Ja nie oczekuję. To pytanie jest retoryczne. Nie oczekuję odpowiedzi ani od Marcina Niemana, ani od nikogo z jego towarzystwa. Ale tak sobie, taka dygresja, tak sobie pomyślałem. Co najokrutniejszego usłyszał pan na swój temat z tych wszystkich hejtów? Co pana zabolało najmocniej? Najmocniej. Kiedy ludzie zaczęli. Ja byłem po odejściu Matiego, byłem praktycznie prawie 2 tygodnie w ogóle, byłem odcięty od świata. I dopiero mój przyjaciel Sławek Jastrzębowski jakby wyrwał mnie z tego marazmu i zaczął wysyłać mi wiadomości. Wprost powiedział mi, słuchaj, skaczą po zwłokach twojego syna, skaczą w przenośni, tak? Dzieją się rzeczy obrzydliwe. Rzeczy niewyobrażalne. Trzeba. I pokazał mi te rzeczy, tak? Te komentarze, te rzeczy. I trzeba coś zrobić, trzeba jakoś zareagować. W sensie medialnie, ale taką najbardziej obrzydliwą rzeczą, która się wydarzyła, to był hejt, który wywołał Arkadiusz Tańcula na nas jako na rodzinę. Chcąc uderzyć we mnie, nie dał nam jako rodzicom tej chwili, tego czasu na to, żeby jakby, nawet nie powiem oswoić się z myślą, ale żeby wypowiedzieć się, tak? Co się stało tak naprawdę. No, odeszło nam dziecko. A ja czytałem od osób, które powoływały się na słowa Arkadiusza Tańculi, że ja mam krew na rękach swojego dziecka. I powiem, że w zestawieniu z tym, co się stało tego 8 lutego i w zestawieniu z tym, że ja miałem krew na rękach swojego dziecka. Tak, bo ja swoje dziecko reanimowałem. Podczas tej reanimacji ona już z medycznego punktu widzenia nie miała żadnego znaczenia, bo się okazało, że Mati odszedł parę godzin wcześniej, ale podczas tej reanimacji zaczęła wypływać krew, faktycznie tak, z ust, z oczu Matiego i ja byłem cały we krwi Mateusza, kiedy przyjechało pogotowie. Jak kurwa czytałem, że ja mam krew na rękach swojego dziecka, to pomyślałem sobie, jakim trzeba być bydlakiem, żeby wytworzyć taką narrację, pomyślałem sobie tak, nawet rozmawialiśmy o tym z żoną, jak bardzo trzeba nienawidzić drugiego człowieka, żeby w takim momencie uderzyć w niego i wytworzyć coś takiego, jak bardzo. I tam rozmawialiśmy o tym, co ktoś musiałby nam zrobić, żebyśmy sobie pozwolili na tego typu akcje. W kierunku kogo? Czym sobie by ten człowiek zasłużył? Ja sobie nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem sobie na to. Moja żona sobie na to nie zasłużyła. Ale pisali to i podpisywali. No Arek Tańcula mówił, powiedział, że twój syn zginął przez ciebie. Masz krew na rękach swojego syna. No, to było najstraszniejsze przeżycie. To było najstraszniejsze. Bo tak sobie to zwizualizowałem. Co trzeba zrobić? Jak bardzo trzeba nienawidzić? A jak trzeba bardzo na tą nienawiść zapracować, żeby coś takiego zrobić, żeby coś takiego wytworzyć? Niewyobrażalne. No, niewyobrażalne. To było najgorsze, tak. Bardzo mnie ciekawi, czy jednym z powodów, dlaczego wszedł pan do tego świata, jest chęć bronienia własnej rodziny? Jednym z powodów, dla którego pozostałem w tym świecie po 8 lutego, tak, to ci bezrefleksyjni hejterzy nawet nie wiedzą, jak bardzo przyczynili się do tego, że
Właśnie, w imię... Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim. Tak opluli, tak zhańbili, próbowali zhańbić pamięć po moim synu, że nie pozostawili mi wyjścia. Ja musiałem. Teraz chociażby po to, żeby oddać hołd mojemu synowi. Żeby mieć tak zwany dostęp do mikrofonu, tak? Ja musiałem wrócić. I wracam do Mateusza. Tak, po to, żeby móc odkręcać pewne rzeczy. Świetnie zrobił to duży, pomimo naszych zgrzytów, pomimo tego, że tam postawił mnie w bardzo niekomfortowej sytuacji, delikatnie mówiąc, Robert Fassud mówiąc o tym, że to, nie znając w ogóle mojej historii, mówiąc o tym, że to Jacek Murański się lansuje na patriotyzmie, a nie Jacek Murański lansuje patriotyzm, to pomijając tamto, bo to co było przed 8 lutego, to się już nie liczy, w sensie mojej relacji z Robertem Fassudem, bardzo, bardzo odważnie zachował się Robert Fassud, który właśnie wbrew swojemu youtuberskiemu środowisku wystąpił, nazwał ich, siedział obok tańculi, nazwał go do wszystkich idiotów, ale mówił do tańculi, do wszystkich idiotów, którzy lecieli, nagrywali się dla wyświetleń, dla monetyzacji tych wyświetleń, nagrywali się mówiąc, że oni wiedzą, jaki jest powód. Ci, którzy oskarżali mnie o tą śmierć, bił do tańculi. Akurat Robert wiedział dużo więcej o Mateuszu, bo akurat był też z Mateuszem, robił vloga, był, ale mówił też, był w tej klinice leczenia bezdechu, ale widziałem, że to było ludzkie, to było takie prawdziwe i to było na przekór wszystkim, bo na pewno nie uzgodnił tego z nikim, z żadnym reżyserem, żadną federacją, po prostu zrobił to w odruchu człowieczeństwa, ale bił do tańculi. No i teraz czy z takimi hejterami należy iść dalej i z nimi do sądu? Jakiekolwiek wyciągać wobec nich konsekwencje za to, wszystko, co robią? Oczywiście, że tak. Jak to wygląda w pana przypadku? Łukasz Ekiert, czyli Antyfakty. To jest szczególnie groźna postać, bo to jest naprawdę dziennikarz. Myślę, że jego pracodawca Euro.z, czyli on jest zatrudniony w Melo Radio i w Antyradiu, czyli w tej grupie Euro.z, będzie bardzo zadowolony, jak Łukasz Ekier dostanie nominację do Hieny Dziennikarskiej, Hieny Roku 2023, właśnie za materiały, które wytwarzał paszkwile i oparte na absolutnej nieprawdzie, co procesowo będzie udowodnione, paszkwile po śmierci mojego syna, uderzając właśnie też we mnie i w pamięć po Mateuszu, w dobre imię Mateusza i we mnie. Czy według pana zjawisko hejtu powinno być karane w Polsce? No jest penalizowane w jakiś sposób. Stalking. Tak, no to jest... No mamy tutaj stalking, zniesławienia, ale czy hejt jako hejt typowo powinien być karany? Bo często ludzie odbijają się od ściany, idąc na policję, że są na nich hejty w internecie, pokazują wręcz dowody, a przykładowo policja mówi za mały dowód. W sensie, czy paragraf na... Tak, czy teraz, powinien być to jest tak pojemne, to jest tak pojemne zjawisko, że ciężko to byłoby co do jednego paragrafu spenalizować. No, nie można wrzucić wszystkiego. Żeby nie było, ja tu nie chcę iść na żeby tu się teraz samozwańczy obrońcy jacyś moi nie odezwali, bo ja się nie czuję żadną ofiarą hejtu. Podobnie jak żadną ofiarą hejtu nie był mój syn, co próbowali przykleić. Niektórzy w dobrej wierze, niektórzy cynicznie, tak jak tańcula, a niektórzy w dobrej wierze, tak? Więc nie czuję się tutaj kompetentny w tym do odpowiedzi na to pytanie, bo kodeks karny przewiduje całą gamę różnych działań, ale żeby to wszystko wrzucić pod jedno zjawisko typu hejt, no to jest zbyt pojemne, żeby to pod jeden paragraf jakby zakwalifikować, bo to jest zbyt pojemne zjawisko. Ale żeby nie było, ja się nie czuję żadną ofiarą hejtu. Natomiast oczywiście, że wobec tych, którzy w sposób obrzydliwy mnie pomawiali, między innymi o jakieś bronie, o pedofilię, czyli wobec Tomasza Matysiaka zostały podjęte kroki prawne, jest akt oskarżenia przeciwko niemu, wobec
chociażby gościa, co do którego ja walczę o wznowienie mojego procesu, czyli tego bohatera ze sprawy dla reportera Henryka Kasprzaka, też zostały podjęte kroki prawne. Tam walczy o wznowienie, natomiast on w tej chwili skutecznie ukrywa się za niepoczytalnością. Zresztą na 17 maja została wyznaczona przez sąd, został wyznaczony zespół biegły do przebadania jego co do poczytalności. Wobec Łukasza Ekierta zostało wystosowane akt oskarżenia, czyli tego nominanta do Hieny Roku 2023, dziennikarskiej Hieny Roku, też został sformułowany akt oskarżenia wobec tej tak zwanej, nazwałem go mini-hieną, mikrohieną, czyli z racji skali próby wyłudzenia co do skali, bo tam jemu tylko chodziło o kilka tysięcy, które chciał ugrać na śmierci mojego syna, czyli właściciel tego mieszkania, które syn wynajmował, czyli Klaudiusz Ledwoń, też zostały poczynione kroki prawne, został pozew złożony o zaniechanie naruszania moich dóbr osobistych i jednocześnie pozew o zniesławienie. Konrad Niewolski, czyli tutaj takie źródło, nazwijmy to źródło informacji dla tego wszelkiej maści hejterów, to jest sprawa z oskarżenia już publicznego. Tam kroki podjęła prokuratura z urzędu, ale żeby nie dla jasności, nie dlatego, że się nagle ktoś wstawił za Jackiem Murajskim wobec tych obrzydliwości, które szerzy Konrad Niewolski, tylko dlatego, że Konrad Niewolski do tej zorganizowanej grupy przestępczej, czyli na czele której stoi według niego moja żona, której ja jestem członkiem, przypisał też udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej, cytuję, sędziom, policjantom i prokuratorom. No i tu prokuratura nie miała wyjścia, czyli podjęła czynności prawne z urzędu. To tak, żeby przeciwko tańculi za nazwanie Jacka Murajskiego, cytuję, tańcula powiedział na jednym z podcastów z Szalonym Reporterem, nawet przysłowiowy pedofil przy Jacku Murańskim jest fajnym facetem. I za to też jest akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi Tańculi. Muszę zadać to pytanie. Według słów Szalonego Reportera jest pan chodzącym złem. Jak pan się do tego odniesie? Coś państwu puszcza. I to, myślę, wystarczy za cały komentarz. Tak jak było wiadomo. Jest to, kurwa, revenge i ten revenge, kurwa, będzie. Wiesz, tak naprawdę, stary, to jest walka. Wiesz, że ty w walce możesz go na przykład zabić i ci się nie zostanie, budzisz się za to? Możesz go zabić. To jest rzecz, którą możesz zrobić na walce. Nie, możesz, bo ja mam zabić. W kontrakcie napisane, że zgadzam się na utratę zdrowia i życia. I ty możesz normalnie, stary, jakbyś chciał, to go możesz tam zabić. Więc możesz zakończyć to. Ja myślę, że to nawet byś Mateuszowi byś mógł pomóc wtedy chyba. I tu widzimy taki komentarz do jednego z moich filmików o Ukrainie, gdzieś tam mówię, że strzelają. I ten pan, dałem jego zdjęcie, to jest jego publiczne, profilowe, więc mogę sobie tak użyć. Super, życzę ci rykoszetu. I wiecie, to zastanawiam mnie, czy ten pan, którego tu widzimy, czy inny, jak można komuś życzyć, kurwa, rykoszetu, czyli kuli, czyli generalnie śmierci albo kalectwa. I w tym, co teraz panu zaprezentowałem, dla mnie są dwie równie ważne rzeczy. To, co mówi Szalony Reporter Tomasz Matysiak, ale równie istotne, nawet pewnie istotniejsze jest to, co mówi Tańcula, instruując swojego kolegę, który mówi, że jakbyś zabił Jacka Murańskiego, no to pewnie byś zrobił dobrze dla syna. Ja muszę powiedzieć, że ja po 8 lutego, po odejściu Mateusza, ja bym oddał wszystko. Oddałbym swoje życie, żeby się zamienić z Mateuszem. To nie ma już takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, ale co mogę zrobić, to mogę walczyć o jego pamięć. I to zrobię i to będę robił do końca swoich dni. I wbrew całemu światu, nawet jeżeli miałbym to czynić wbrew całemu światu. A podsumowując, słowa Szalonego Reportera o tym, że Jacek Murański jest złem, to ja odpowiem w ten sposób. On na swojej marce odzieżowej ma takie hasło: czyń dobro albo wypierdalaj. To takim, jakim on jest dobrem, Tomasz Matysiak, to jestem takim złem.
To jest moja cała odpowiedź na to pytanie. Co pan może doradzić innym, którzy na co dzień zmagają się z tym hejtem? No ja nie wiem, czy jestem dobrym... Jeszcze raz powiem, że ja nie wiem, czy jestem dobrym przykładem tego... Nie czuję się ofiarą, więc... Więc nie wiem, czy jestem dobrym adresatem takiego pytania, co ja mogę poradzić. No, nie czuję się też jakimś mentorem, no, żebym ja miał doradzać tym osobom, bo nie mogę wejść w skórę kogoś innego, tak? No, bo ten hejt jest taki wielowymiarowy. Jakby ja jestem hejtowany z przyczyn, o których ja wiem, bo są ludzie, którzy nie wiedzą, czemu są hejtowani. Po prostu jest taka zwana ślepa nienawiść. Jak powiedziałem na początku, ja całą swoją zbrodniczą działalnością opartą na haśle Bóg, honor, ojczyzna, w ich oczach zasłużyłem sobie na ten hejt, więc on jest sterowany, on jest ukierunkowany na mnie z przyczyn, o których ja wiem. Ale co ja mogę poradzić? Mogę podpowiedzieć, że jeżeli macie jakąś fajną relację, tak, jeżeli macie dobrą relację z rodzicami, z rodziną, z przyjaciółmi, to podtrzymujcie to, bo życie jest bardzo kruche. Życie jest bardzo kruche, sami tego z żoną teraz doświadczyliśmy, jak bardzo kruche jest życie, jak nie wiesz, co się stanie w ciągu dosłownie paru godzin, jak się może to twoje życie przewrócić. Po prostu pielęgnujcie chwilę, no, pielęgnujcie chwilę i nie wiem, czy to jest ta porada, którą chcieliby usłyszeć, ja mówię ze swojego punktu widzenia, tak? Dbajcie o każdy moment życia, pielęgnujcie to. Skoro nie czuje się pan ofiarą, bo potrafi pan z tym walczyć, to czy warto być sobą? Mimo wszystko? No oczywiście, że warto być sobą. Warto być wiernym swoim ideom. Ja mogę powiedzieć, że moim tak naprawdę jedynym, największym kapitałem jest mój honor. I ja zawsze byłem sobą. No. Zawsze Jacek Murański robił to, co mówił i mówił to, co myśli. I tak, warto być sobą, warto sobie mieć takie przekonanie co do własnej osoby, że spojrzę w lustro i nie będę się musiał wstydzić. Ja się nie wstydzę ani jednej minuty mojego życia. I tego życzę każdemu. Czy Jacek Murański jest w 100% postacią prawdziwą? No tak, oczywiście. Ja nikogo nie udaję. Nie jestem żadną kreacją medialną. Właśnie może na tym polega to niezrozumienie. Tam czytałem, że jestem jakimś sekciarzem, jestem jakimś zamkniętym umysłem. No nic z tych rzeczy. To może to ktoś, ale to akurat było, jedna ze streamerek tak mnie opisała, ale to akurat było odniesienie do tego, że ona właśnie uważała, że ja jestem jakby tak zacietrzewiony w swoich poglądach, które jej się wydają ciemnogrodem, że nie, to akurat nie był zarzut, że udaję kogoś, że to jest kreacja medialna, tylko to był zarzut do tego, że jestem twardogłowy. W tym sensie, w tym negatywnym sensie z jej punktu widzenia, ale tak odnosząc się do pańskiego pytania, ja nie jestem żadną kreacją medialną i to właśnie może niektórych wprowadzać w jakieś zakłopotanie. Jestem sobą, byłem, jestem i będę sobą do końca życia. Czy na sam koniec tej rozmowy ma pan jakiś przekaz do ludzi, którzy będą oglądali ten film? Czyli do potencjalnych ofiar hejterów? Tak. Co do zasady, ja się nie czuję ofiarą hejtingu, ofiarą hejterstwa, co nie zmienia faktu, że jest cała rzesza osób, które takimi ofiarami są. Nie czuję się chociażby dlatego, że ostatnie wydarzenia, odejście Matiego, ten ból i cierpienie uczyniły mnie skałą. Ja już się nie boję, ja się nie boję ognia, ja się nie boję śmierci. A do was powiem,
No to nie bójcie się idiotów. No wy się nie bójcie idiotów, bo hejter to idiota. To jest zakompleksiony idiota, który żeruje na waszych słabościach, szuka jakichś wyłomów w waszej psychice, chce się do niej dostać po to, żeby was zniszczyć, osłabić, bo czerpie z tego satysfakcję. I moja wiedza, moje doświadczenie życiowe, dało i ta wiedza, która wynika z tego doświadczenia, dało mi dużą pokorę. Pokorę do życia, pokorę do śmierci, ta wiedza powoduje, że jeżeli się o tą wiedzę otrze hejter, to co daje mi pokorę, to jego nadyma. Czyli głupka nadyma poczucie wiedzy. Tyle miałbym do przekazania. Nie bójcie się głupków, nie bójcie się hejterów. Postawcie się, bądźcie asertywni. Nie dajcie sobie wejść do głowy. Nie dajcie sobie zabić swojego wnętrza.